I teraz będzie się działo. Dawaj Betsy, dawaj! Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Terrarię. Oczywiście witam was w sezonie trzecim. Dzisiaj zawalczymy sobie na pewno z Old Ones Army, dlatego że po golemie inwazja ta, można nawet powiedzieć, się ulepszyła na już ostateczny poziom, na końcu którego czeka nas boss eventowy Betsy, czyli taka czerwona wywerna. Jest ona na poziomie Fishrona mniej więcej i moim zdaniem stanowi wyzwanie, aczkolwiek chciałbym ją właśnie przed rybokiem ubić i z pomocą jej itemów iść na innych bossów. Wydaje mi się, że w ten sposób taki niekonwencjonalny dość fajnie tutaj wszystko rozegramy. Nie wiem, czemu przyszedłem do gajda, bo właściwie osoby, którą szukam, szukam tutaj właśnie Teda, Tavern Keepa tak zwanego, dlatego że mam medale, Defender medale, i chciałbym sobie kupić na pewno jakieś tutaj wyposażenie, żeby było mi łatwiej na tym evencie. W końcu te wszystkie medale zbierałem, ale na początek to kupię sobie, nie wiem, 5 czy 4 Eternia Krystale. Aha, i możecie się zdziwić, czemu mam tak dużo kasy. Staram się zdobywać trofea, ale nie będę wam tego opisywał tak szczegółowo, bo szkoda na to czasu tracić. Niektóre trofea, jak będziecie widzieli, to się pojawiły, niektóre się nie pojawiły. Mogę tylko zdradzić, że się męczę z trofeum spazmatizma, to jest masakra. I wyleciał mi taki strój deweloperski, to później go sobie zobaczymy. Natomiast chcę kupić najlepiej Valhalla Knights Armor, dlatego że on jest bardzo fajnym armorem, który łączy ze sobą wojownika z summonerem i właśnie tym połączeniem będziemy grali. Mam nadzieję, że się wszystko fajnie uda. Jest to oczywiście bezpośrednie połączenie Squire Armor, które już nam bardzo się przydało. Co do tutaj tych stacyjek, to się zastanawiałem, dlatego że nie wiem, jak bardzo się sprawdza Lightning Aura Staff. Widzieliście, że wcześniej używałem tego i bardzo fajnie było, aczkolwiek Balista Staff jest pod tę zbrojkę i być może dobry to będzie wybór, żeby iść jednak pod Balista. Listy. No mam nadzieję, że wszystko się uda. Powiem wam, że jeszcze tak nie grałem za pomocą balist, zawsze za pomocą tego grałem, no ale skoro muszę wybrać, to wybiorę i wybieram balista staw. Wszystko się jeszcze okaże, też na pewno sobie przekujemy te rzeczy. No i Valhalla Knights Armor, jeśli chodzi o różnicę między bitlowym armorem, to przyznaje 88 defensa, czyli więcej niż bitlowy set, ale z napierśnikiem tym na damagera wojownika, bo tutaj na Defensora jest tego troszkę więcej. No i w kwestii obrażeń, tutaj mamy 188 na przykład, a tu mamy 207, dlatego widzimy, że Beetle Set jest znacznie lepszy od właśnie Valhalla Knights Armor, ale właśnie będziemy używali Balista Staffa, więc to się tam wyrówna. Muszę na pewno sobie jeszcze to akcesorium wybrać i na pewno sobie przekuć na obrażenia, bo wydaje mi się, że moja część defensywna jest bardzo w porządku i że dam radę. No i tak, to sobie przekuję na pewno Balista Staff. No myślę, że będzie spoko, będzie. Chociaż knockback minus knockback to powinno odrzucać jak najbardziej się da. Tak sobie myślę, że akurat pod stacyjki przydałoby się coś innego. O, myślę, że brzmi spoko. Tak samo Deadly Sphere Staff. Deadly Sphere Staff super superior. To mieliśmy przekuć na obrażenia. Więc obrażenia lecimy. Lucky brzmi spoko, ale ja bym wziął Menacing. Zresztą mam tak dużo kasy, że nie muszę się ograniczać. Nie sądziłem, że dropienie różnego rodzaju trofeów z bossów może aż tak działać zarobkowo, że tak powiem. Tutaj to niesamowicie widać. Myślę, że za tarczę dam. Zobaczymy, bo na pewno jeszcze skrzydeł nie będę używał i butów. Jakoś się to tutaj wszystko powymienia. Może być w sumie dasz potrzebny. No zobaczymy, zobaczymy. Ja liczę na to, że mi się powiedzie. No i zobaczmy też ten strój deweloperski, bo jest on nowy. To jest Grox. Grox the Great. To jest chyba jeden z twórców, którego już widzieliśmy w 1.3, dlatego że był jego ten taki nick z easter eggiem z Last Prisma. Nie wiem, czy kojarzycie, nagrałem na ten temat film, kolor Last Prisma, żeby sobie wybrać, ale stroju deweloperskiego nie miał i dopiero teraz dostał. Wygląda on tak, bardzo fajnie, podoba mi się. Natomiast co do skrzydeł, ej, aha, bo tu mam ten platformę. O, skrzydła są bardzo fajne, jeszcze tak się fajnie nie domykają, że tak powiem. Nie no, podobają mi się, podobają, aż dziwnie zaakcentowałem, podobają mi się, serio. Podoba mi się cały ten set. Śmiesznie ta tarcza wygląda. Nie przyglądałem się jej wcześniej. Myślę, że możemy już walczyć. Raczej jestem przygotowany. Nie widzę, co mógłbym tutaj jeszcze sobie dodać, żeby sobie ułatwić. I troszkę mam takiego stresa, bo wiem, że Betsy jest trudna. Jakoś tak ją niesamowicie źle zapamiętałem. Ammo boxa czy coś bym nie potrzebował. Wszystkie stacyjki raczej mam. Czy odpalać od razu potki? No niby nie trzeba, bo niektóre krótko trwają. Ale można.
No nic, no to życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że mi też pójdzie i potki łykam. Tutaj respię sobie z 2, 3, o, 3 te deadly sphere staffy. Właśnie, udało mi się zdobyć, zapomniałem powiedzieć aż z wrażenia, ale to raczej w miarę taka oczywista sprawa. Bang! Mamy na start manę i możemy stawiać właśnie blisko te balisty. Widziałem, że niektórzy tak robili i się to sprawdzało. No zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że będzie to dobra taktyka. Bo pod balisty, tak jak mówię, no nie grałem na tym evencie. Zawsze ten Lightning Aura brzmiało to najrozsądniej. Więc liczę, że balisty zrobią swoje, a jeśli ułożymy je tu bardzo blisko, to jest szansa, że po prostu wybronią wszystko, jeśli chodzi o te wywerny, że jakoś tak obstrzelają tutaj wrogów, że będzie w porządku. Na to liczę. Blisko będzie kryształu i będzie git. No ta pierwsza fala w ogóle jakoś, no pewnie coś się tam różni, bo te fale się zmieniają stopniowo, mimo że to jest pierwsza, a w ogóle Skeletron jest w tle. To jacyś nowi przeciwnicy pewnie doszli, ale i tak poziom trudności nie jest jakiś tutaj wysoki na razie. Później się zacznie, pewnie tam od 5., 6. fali już będzie tragedia. Czekam na to, czekam. O, postawię sobie w krysztale. Ciekawe, czy jak jakiś przeciwnik w to wejdzie, czy mu to zada obrażenia, bo możliwe, że tak jest. I jest nowy przeciwnik, Lightning Bug, czyli już będzie ciekawie się działo, jak to będzie mi wlatywało. Też mam Terra Blade'a, zapomniałem powiedzieć, a właściwie wyjąć. Oj, żeby tutaj likwidować wszystko, porę. Ale możemy go sobie wyjąć dlatego, że zawsze przebija do 3 przeciwników i czasami może to być użyteczne, bo jest dosyć szybki. A widzę, że balisty nawet fajnie nokują przeciwników. Dają radę. Ja zawsze tam blisko, jak już tam grałem w pierwszych tierach balistami, to blisko stawiałem je portali, ale tak stawiając przy samym krysztale, to całkiem to daje radę, muszę przyznać. Zobaczymy jak później, jak ja będę walczył z tą Betsy. Co wtedy będzie się działo? Czy będą dawały radę, czy też nie? Mogę w sumie jedną balistę tu postawić, żeby już od początku coś klepała. Podobnie po lewej stronie, raczej to da jakiś efekt. Natomiast właśnie mogę jeszcze wyjąć sobie tego Terra Blade'a, chociaż nie wiem, czy bardzo się przyda. Terra Blade, Terra Blade, Terra Blade. No bo widzicie, jest dosyć szybki też. Mogłem go jeszcze przekuć, przebija do 3 przeciwników i przede wszystkim ma zasięg w porównaniu do jojo. Znaczy ja sobie akurat jojo zrobiłem fajnie pod zasięg. Dosyć spory on jest, ale Terra Blade, wiecie, jak bardzo, jak daleko leci. To w niektórych sytuacjach może się przydać do takiego szybkiego wybronienia. Warto to brać pod uwagę. Drakiny. Drakiny są teraz takie fioletowe chyba, bo wcześniej były żółte? Dobrze pamiętam? No, wcześniej były żółte, na pewno się zmieniły. Tak samo te wywerny się troszkę zmieniły. Wcześniej były niebieskie, a na początku chyba zielone, albo na odwrót. Jakoś tak. Teraz będzie 4. Fala. Zobaczymy, co nowego się pojawi. I uwaga, tak w ogóle to ogry i Dark Mage mogą teraz dawać relikty. Pamiętajmy właśnie, że z ogra ostatnio nic nam nie chciało wylecieć. Prawdopodobnie był błąd, na wieki źle przeczytałem. I już coś gdzieś bije. Dark Mage chyba jest po prawej stronie, no. Po prawej musi być. Dobra, to dobijamy gościa. Bardzo szybko to idzie, 10 tysięcy HP. Ale ten wojownik to pierze. I jest relikt, jest relikt, oh yeah. Wypadło to, co chciałem. Superowo, superaśnie. Mamy relikt Dark Mage'a, to już sobie możemy tam postawić w naszym muzeum uroczyście. Jeszcze relikt ogra wypadnie i liczę jeszcze na relikt Betsy. Nie wiem, czy mi wyjdzie. A tu balisty naprawdę dają radę, to jest dobry taktyk, żeby tutaj je stawiać. To nawet trafiają, tylko tutaj coś już widzę, wywerna zaatakowała. Zastanawiam się, jak to będzie w przypadku, kiedy Betsy będzie. Czy te wszystkie balisty wyrobią, bo ja mam taki set bonus na mojej zbrojce, że jeśli obrywam, no to te wieżyczki dostają Rage'a i to może być całkiem użyteczne, żeby raz na jakiś czas coś tam oberwać. To wtedy się będzie działo. Tak samo nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem, że niektóre debuffy odpaliłem od początku, bo mi już się skończyły, jak zresztą widzicie. W sumie niektóre się skończyły, bo też za dużo tych rzeczy miałem tu przyzwanych. O, ogr jest, to może, żeby tutaj nie zlamić, już idę do ogra. I właśnie niektóre debuffy się skończyły, buffy się skończyły, na przykład Endurance Potion miałem tylko jeden. Mogłem zostawić na walkę z Betsy, ale będzie Gites, damy radę. Dawaj relikt. I co? I dał relikt, elegancko. Fajny relikt wypadł, czyli już kolejny
mamy do naszego muzeum. Wszystko w trzeciej fazie wypada i możliwe, że też wypadnie z niego pecik z 25% szansą, więc warto te ogry nawalać. Mam nadzieję, że uda mi się to zdobyć, a jak nie, to pewnie będę jeszcze dla dropów bił Betsy, bo chciałbym na przykład skrzydła. Skrzydła z Betsy tam jakiś czas temu doceniłem i chciałbym chyba Betsy z Raf się to nazywa, taka broń magiczna. Może się przydać na przyszłych bossów. Wydaje mi się, że skoro z niej nie korzystałem, nie miałem za bardzo okazji, no to możemy wydropić i spróbować. Mamy szóstą fazę i będzie Dark Mage oraz ogry. To może pójdziemy na prawo, tu jest Dark Mage. Żeby nie było, to go ubiję w te parę sekund. Dobra, dziękujemy. Do widzenia. Jest książka, w ogóle książkę już miałem, nieważne. Mogła wylecieć w pierwszej fazie. I jest ogr. Też po prawej stronie wygląda na to. A nie, tu jest Dark Mage. Tu jest Dark Mage, a tam jest ogr. Co tu się dzieje? Trzeba wyrobić, to może najpierw ogra. Nie wiem, jakie są polecane taktyki, ale wolę ogra uklepać, bo różnie może być. Wyverny, widzę, że mnie fokusują zamiast kryształ. To w sumie tutaj z korzyścią dla mnie. No i ogr już pada. Dawaj, dawaj, padaj, padaj szybciej. O! Wyleciał tutaj relikt. Mógł jeszcze ten pecik wylecieć. Czy co on tam ma? Raczej pecika ma, bo takiego chyba mini ogra. I to chyba wszystko, ale tutaj mój kryształ troszkę oberwał. Wierzę w moje balisty. Teraz będzie siódma fala, więc musimy się przygotować. Będzie się działo, oj będzie. Tutaj więcej tych wieżyczek. Może coś jeszcze po prawej stronie postawię. Może tu jeszcze, o. I postawię tu. Dobra, jest Betsy. To odlatujemy, żeby nie było sytuacji, że te balisty będą klepać ją. I żeby nie było sytuacji, że po prostu ona będzie respić coś w mój kryształ. To jest bossik, on ma 90 tysięcy HP. Musimy się koniecznie wyleczyć, bo widzę, że słabo. Cienko, dużo oberwałem. Na Master Mode nie wiem, czy ona jest wyzwaniem. Wydaje mi się, że tak. Ale bijemy i trzeba jak najszybciej ją klepać. Ile już ma? 70 tysięcy, 60 tysięcy? 60 tysięcy, uwaga, pluje, bardzo dużo pluje. Nie wiem jak mój kryształ, nie mam możliwości, żeby teraz sprawdzać, bo musimy się skupić na Betsy. Żeby ją uklepać, już ma połowę HP. Coś tam widzę, że się dzieje na dole. Dawaj Betsy. Wszystko co najlepsze, wydrop mi Betsy z Raf. Chciałbym jako pierwszy drop. Na dole się dzieje, oj dzieje. Oj, nie, padłem. Oj. Ale szkoda, aż mnie tyłek rozbolał. Patrzcie, jak niewiele już miała HP. No nie. To się podziało. A lecimy tam szybko. Widzę, że... już się skończyło. Betsy zaatakowała kryształ. No nie. Jeszcze przyleciała tu do mnie, żeby się ze mnie pośmiać. Aj. Dobre wiadomości są takie, że udało mi się wydropić tego ogra, nawet nie wiem kiedy mi to wpadło do eku, musiałem naprawdę być skupiony. No i widzicie, że jest trudno, całkiem trudno, ale tam balisty dawały radę, póki ja nie padłem, no to kryształ też nie padał, to jest najważniejsze. I zobaczymy sobie też tego pecika od razu, zastanawiam się jak on wygląda, zamiast kostki. On wygląda, o dobra, taki mały ogr, ale fajny. To chyba kostkę z portala na razie odstawię. I możemy sobie relikt Dark Mage'a dać tutaj. Cyk. A relikt ogra dać tutaj. I już mamy wszystkie relikty z dwóch pięter. Trofea też powoli przybywają. Tutaj się męczyłem z tym i tym na razie. No nic, to idziemy w dalszym ciągu bić. Mam nadzieję, że uda mi się ubić tym razem Betsy. Dobra, to jeszcze zrobię sobie potunię Life Force, zauważyłem, że pominąłem, więc naowiłem sobie. Niestety z tymi cavefishami coś mam problem, nie udaje mi się tam po dłuższym czasie łowić więcej niż jednego. Prawdopodobnie lepiej by się łowiło na zwykłym biomie. No nic, to może to te rybki czy sobie wrzucić, czy wywalić, a wrzucę je, niech se będą. O! Tego przeciwnika jeszcze nie odblokowałem, Angry Dandelion, jakiś mlecz tutaj zły. Jest właśnie i go jeszcze nie miałem w bestiariuszu. O, odhaczył się i mam 77% prawie, super. Uwaga, teraz się zacznie, teraz będzie Betsy. My lecimy do góry. I teraz tak, przede wszystkim łykam potki.
i nie mogę dać się zabić. Ostatnio widzieliście co było, dałem się zabić, teraz na to nie pozwolę. Po prostu lecimy ją i uważam bardzo na swoje HP. Wziąłem też sobie jedno defensywne akcesorium, mam nadzieję, że się sprawdzi. To się wszystko jeszcze okaże. Ja też powiem szczerze, że nie mam aż tak opanowanych ataków. Znaczy wiem, że na przykład dzieje ogniem, rzuca kulami, respi przeciwników. Ale, że tak powiem, nie mam wypracowanych jakichś takich uników, reakcji natychmiastowych na to, co ona robi. Też zawsze się zastanawiam, co się dzieje na dole. I czy tam na pewno wszystko daje radę. Liczę, że tak. Że nic tam, niczego tam nie brakuje. No i co? Jeszcze to, że w ogóle Betsy mnie bije, też działa poniekąd na moją korzyść, bo wtedy się te balisty rage'ują i mogą więcej wyczyścić. Więc nawet powiedziałbym, że zdrowo jest raz na jakiś czas się dać walnąć, ale też bez przesady. I ma poniżej połowy. Czy uda nam się ją zabić? To się jeszcze okaże. Najlepiej odpalić tryb jojo i lecimy. Trzymam na niej, trzymam na niej. Dobra, trzymam. Typ jest całkiem spoko, ale nawet nie wiem ile dokładnie dipsa jest na Betsy, bo wiadomo, że jeszcze się wliczają w te wieżyczki na dole. I lecimy. Czasami trudno mi jest ją trafić. Teraz było spoko. Healuje się i już malała. Uwaga, 10 tysięcy. Już naprawdę rzut beretem. Proszę, 4000, 3000, 2000, 1000 i jest! Ubiliśmy! Czy się udało? Zobaczmy na dole. Tak, udało się. Wave wyczyszczony i zdobyliśmy relikt od Betsy, jak i treasure bug i jeszcze medale 150, aż stać nas na tamtą drugą stacyjkę, ale widzę, że nie jest potrzebna, bo balisty naprawdę są spoko, z tą zbrojką bardzo fajnie to działa i zobaczymy co tutaj wyleci. Sky Dragon's Fury, czyli Matsu. No takie, nie lubię tego przedmiotu, wiem, że są jego fani, ale ja do nich nie należę i chciałem tylko skrzydła i chciałem tylko ten nieszczęsny Betsy z RAF, przedmiot magiczny. Ale Betsy możemy umieścić tutaj, niech będzie, no i chyba klepię dalej, w ogóle mam łeb Betsy. Nie, kupiłem przez przypadek Valhalla z portki. Czemu ja to zrobiłem? Nie, Wyverna, idź sobie, spadaj na drzewo. No niestety, nie udało się. Balisty nie podołały tym razem i mój kryształ został zniszczony. Cholercia. Jest, udało się po raz kolejny, mam nawet trofeum. Super, nie będę musiał się męczyć ze zdobywaniem tego, bo czasami to jest tragedia z tymi trofeami, aż zrymowałem. Dobra, proszę, skrzydła albo Betsy's Wrath. Jest, Betsy's Wrath. Czemu chciałem ten przedmiot? Mimo, że nie trzeba być magiem, żeby go używać, chyba, że ktoś po prostu gra run jedną klasą, to on ma taki bardzo fajny, taką bardzo fajną właściwość, że nadaje debuffa, który obniża punkty obrony aż o bodajże 30. Widzicie, przeciwnik robi się taki fioletowy i bodajże 30, minus 30 defensa. Można go sobie co jakiś czas używać. Damage'a też ma całkiem spoko, a w połączeniu z tym debuffem może to być mocarne, dlatego super, że mi to wyleciało. To jeszcze skrzydła. No a trofeum ląduje tutaj. Pyk. Pazurek. Zmontowałem sobie tamtą część odcinka, żeby wiedzieć na czym stoimy i tak, chciałbym zdobyć jeszcze z Betsy tego peta. Sprawdziłem, że tutaj ma takiego Betsy's Egg, master mode'owy drop, to właśnie koniecznie chcę to zdobyć oraz skrzydła jeszcze by się przydały i taka mała poprawka, więc wiem, że pewnie dam tam adnotację. Za ten szalik mogę sobie dać Summoner Emblem, bo w sumie na jedno wychodzi, tu jest Minion Damage, tu jest Summon Damage, ale okazuje się, że to jest jedno i to samo, a zboostujemy sobie bardziej. No i wezmę jeszcze sobie to w zamian za penetrację, skoro mam ten tutaj Betsy's Wrath obniżający obronę o 40, Betsy ma 38, to zabiorę jej całą obronę, to bez problemu. Tutaj obniżyłem defensa, nie wiem czy to się stakuje z Ikorem, chyba tak, bo są takie cząsteczki odpadające. No i mniej więcej taki DPS jest, myślę, że spoko. Trudno mi porównać, bo tutaj wiadomo, że jeszcze wieżyczki i wszystko inne bije. Ale wydaje mi się, że to obniżenie dość sporo daje ostatecznie. Dobra, i teraz będzie się działo. Dawaj Betsy, dawaj. Zobaczcie, robi się fioletowa, aż zielenieje. No nie wiem, czy dobrze, że ten wziąłem ten Ikor. Wywalę go na chwilę.
Znaczy na chwilę, no po prostu go wywalę, bo ona i tak ma 38 defensa bodajże. Sprawdzałem na wiki specjalnie. Tutaj wywerny trzeba tłuc. Tłuc, żeby nie szły do tego kryształu. No i zobaczmy, obniżamy defense i klepiemy. Ale robisz krążki, aż trudno cię czasem dorwać. No myślę, że DPS jest spoko, ale uważajmy, żeby nie dać się tutaj zrobić bambuko. Nie wiem też, czy Obsidian Skin Potion nie będzie tu dobry, czy on w ogóle działa na to podpalenie. Nie sprawdzałem tego, muszę przyznać. Udało się, rozwaliłem IBS. Niestety, peta znowu. To chociaż niech skrzydła wylecą, proszę. Oj. Ale to było emocjonujące całkiem. Dość ginęło mi się, może to wina tych akcesoriów. Na w środku co takiego? Jest! Są skrzydła. Wypadło Sky Dragon's Fury i wypadły skrzydła. Super. W takim razie mam kolejny drop, który chciałem. Teraz tylko drop, który jest master mode'owy. Dobra, udało się po raz kolejny. Becik nie wyleciał. Solar Eclipse aż przyszedł z wrażenia. Jaka szkoda, że nic nie stanie. Dobra, udało się. I wypadł ped? Proszę, ped. Nie wypadłeś, ped. Ile jeszcze? Ile razy jeszcze będę musiał to ubić? Jest, udało mi się po raz kolejny ubić, ale znowu bez tego peta. No nie, ile jeszcze razy? Jest, udało mi się zabić. Jest pecik? Proszę. No nie ma. No nie ma, niestety. Znowu nie ma pecika. No to lecimy dalej. Ja już muszę sobie odpocząć, naprawdę z przerwami to nagrywam, bo nie mogę. 999 medali, ponad 1000. Nie wiem, ile dokładnie zabiłem, ale od pewnego momentu przestałem już otwierać te treasure bugi i dalej nie ma tego peta. Ja nie wiem, o co chodzi, nawet zdążyły mi z głupich harpi, które przylatywały na arenę, zdążyły mi wylecieć dwa giant harpy feather, które są bardzo rzadkie, tam wypadają bodajże z szansą 1 na 200 z harpi. No, o co tutaj chodzi? Ja naprawdę nie mam pojęcia. Jedyne takie podejrzenia są takie, że albo mam niesamowitego pecha, albo Betsy wypuszcza tego peta przy określonych warunkach, bądź też trzeba na przykład jakiegoś jeszcze bossa zabić, nie wiem, Fishrona, żeby ona peta dała. Nie mam pojęcia, naprawdę, jestem po golemie i pet mi nie chce wylecieć. Wiki deklaruje, że powinien być, bestiariusz deklaruje w sumie to samo i naprawdę jestem skonfundowany. Nie wiem, czemu ten pecik nie chce wylecieć. Ja tu się bawię, już przechodzę samego siebie w kwestii zdobywania w ogóle żetonów. Gdzieś tutaj, w sumie gdzie się podziały te żetony? O, tu są, hehe. 1600 żetonów, a jeszcze jak potwieram sobie treasure bugi, to wtedy też mi się żetony dodadzą. Zobaczmy, Betsy's Wrath. O, Aerial Bane. Łuczek taki, ale nie wiem, czy będę korzystał. Tutaj Dragon's Fury. No i w sumie, no tyle. Dwa staki żetonów. Nie mogę po prostu, nie mogę. Tyle tutaj spędziłem godzin, dosłownie musiałem sobie dawkować te wszystkie bicia. Czasami też nie udawało mi się Betsy w ogóle zabić. Tutaj w międzyczasie też oczyściłem Crimson, zawalczyłem z Eater of Warsem, gdzie też mi nic nie wyleciało. No i jestem taki biedny i poszkodowany, jest mi bardzo przykro, bo chciałem wam pokazać i też sobie, co tam w sumie, jak ten pecik nowy wygląda, no przykro mi bardzo. Moglibyśmy sobie kupić u Trufla jego specjalny solution i za jego pomocą zrobić sobie Biom Gloaming Mushroom tam pod ziemią. Właściwie tego poprawić, bo część jest dżunglowana i to jest lekki problem. Teoretycznie nie jest to problem, bo dzięki temu mam więcej ryb do wyłowienia, ale angry trapery się respią, no i brzydko to też wszystko wygląda. Widzę, że tutaj chlorofajt zostanie, będzie to zabawnie dosyć wyglądać. I parę razy przyłapałem Crimson na tym, że na przykład robiło ciernie tutaj, które się przedostawały, wyrastały aż dotąd i zarażały mnie od spodu. Znaczy to miasto zarażało od spodu, to też było takie dosyć ciekawe. W każdym razie fajnie, że mamy dostęp już do tego solution i możemy sobie tutaj bez obaw manipulować dżunglą, która... No, której tutaj nie chcę, też moby mi się respią inne niż Angry Trapper. I to jest cholerne utrapienie. Jest! Udało się! Dobrze, że jeszcze nagrywałem.
Dobrze, odcinek zakończyłem, ale na sam koniec postanowiłem sobie jeszcze raz zawalczyć. Tak ostateczny już, nim wyjdę przegrany. Tutaj dopytywałem kolegów, czy oni jak przechodzili Terrarię, to mieli problem z wydropieniem tego przedmiotu i mówili, że nie, że w sumie normalnie wylatywał. Więc wychodzi na to, że miałem po prostu pecha. No i wpadł przedmiocik tutaj. Jest Betsy's Egg i cieszę się, bo nie lubię bardzo kończyć odcinków z takim, takim negatywnym akcentem, więc cieszę się, że się ostatecznie udało. Betsy's Egg, summons Itsy Betsy, no fire sacrifices required, no żadnych tutaj ognistych poświęceń nie trzeba. I co? Zobaczymy, jak ten pecior wygląda. Taki ptaszek, takie mini Betsy. Wiecie co, chodźmy do światła. Przypomina to troszkę ptaka, albo takiego, no, mini smoka bardziej. No, w sumie mini smoka, bo nie ma dzioba, więc nie wiem czemu ptaka, może dlatego, że ma skrzydła. No, taka mini Betsy w każdym razie. Trochę właśnie kojarzy mi się z Calamity Modem. Tam chyba jak był Jaron, to on miał chyba te Bumble Berby i tam jeszcze były jakieś takie Sammony z niego. To bardzo, bardzo podobne do tego, moim zdaniem. No ale w każdym razie pecik super, myślę, że będę używał i przede wszystkim bardzo ciężko zdobyty, ciężką pracą, masakra, ile ja na to poświęciłem, akurat teraz, kiedy za dużo czasu, no nie mam, aż nie wierzę w siebie. W każdym razie dzięki za oglądanie odcinka, miło, że się udało. Koniecznie zajrzyjcie na następny, bo wydaje mi się, że będzie coś ciekawego, chociaż jeszcze się zastanowię. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, no i pa pa!